Cześć kochani, dzisiaj kolejny dzień mojego wyzwania makijażowego i widzicie pewnie jaka paleta poszła w ruch, zdjęcia porobione. Zrobiłam zdjęcia, później zrobiłam sobie jeszcze te sztuczne piegi, nie wiem czy to na podglądzie widać, w kamerze widać, nie widać. Piegi robiłam szamponem na odrosty, kiedyś próbowałam, a dzisiaj wyszły wyjątkowo ładnie. Ale włączyłam się wam, jestem ostatnio do kitu z nagrywaniem, wiem, przepraszam, ale no co mam wam powiedzieć, taka po prostu jestem. Włączyłam się, żeby wam pokazać, co do mnie przyszło. Jest niedziela i o dziwo kurier dzisiaj był. Tak, też się zdziwiłam. Pokazywałam wam na pewno kilka razy. Kiedyś tak z ciekawości zamówiłam sobie jedne perfumy, bo chciałam mieć zapach, który będzie przypominał po prostu świeże pranie, świeże powietrze, coś takiego bardzo rześkiego, coś co pachnie czystością. Ja uwielbiam takie zapachy. I z tej firmy Clean właśnie znalazłam ją, po prostu wpisałam w Google i szukałam różnych poleceń i trafiłam na tą firmę, mam już z niej trzy różne zapachy, z każdego jestem zadowolona. Niektórych używam rzadziej, niektórych częściej, zależy po prostu jaki mam nastrój i czego oczekuję. I zamówiłam sobie kolejne tak z ciekawości, które nazywają się Fresh Linens, czyli taka świeża pościel i już nimi psikałam. Nie powiem, że koniecznie pachną jak świeża pościel, ale pachną tak świeżo, bardziej wiosennie, bo mają tutaj jakąś chyba nutę cytrynową w sobie, już nie pamiętam nawet. Tak, ale pachną bardzo ładnie. Taką świeżością, podoba mi się, chociaż chyba jestem może bardziej przekonana do tego pierwszego zapachu, który zamówiłam. Już nawet nie pamiętam, jaki to był, Warm Cotton, o chyba tak, i moje włosy. Umyłam dzisiaj włosy rano, wiecie co, tym różowym szamponem i troszkę bardziej mi się podoba, jak dół się stonował, bardziej pasuje, one wcześniej były chłodne, teraz zrobiły się cieplejsze i mam wrażenie, że bardziej pasują do tych ciepłych odrostów. I jedna sprawa, ja zamawiam perfumy na Notino, tam często jest zniżka, różne promocje, tam również możecie sobie kupować próbki. Nie wszystkie są dostępne, ale część tych różnych zapachów, jak nie wiecie co chcecie tak naprawdę, no to fajnie sobie kupić tam próbki po funcie czy po dwóch. O, i mój Krystian wrócił. Mój Krystian wrócił także cicho, żeby nie usłyszał co wam mówię. Tak, bo tu jest prezent dla niego i na tej stronie, na Notino, jak zamawiacie, na koniec jak macie podsumowanie, to możecie sobie wybrać taką opcję opakowania, czyli jedną rzecz, na przykład zamawiacie kilka produktów, klikacie, że chcecie, żeby było coś dodatkowo zapakowane w prezent i za to płacicie bodajże 3 funty czy 4, no w sumie w sklepie tyle wydacie, jak chcecie coś ładnie opakować, sami wydacie na te materiały i zaznaczacie, pokazuje wam się listę waszych zakupów i klikacie, co chcecie zapakować. I ja zamówiłam Krystianowi właśnie perfumę. I tam macie takie boksy i tam macie chyba 6 kolorów do wyboru. Ja zamówiłam taką głęboką zieleń, w sumie bardziej wygląda na turkusowy, ale to wygląda pięknie i w środku macie perfumę włożoną w takie drobinki czarne, w takie pokrojone paseczki karbowane i to wygląda naprawdę bardzo ładnie. A później takie pudełeczko w domu na pewno ładnie będzie wyglądało jako organizer gdzieś. Także po cichu mówię, żeby on nie usłyszał. Później przyjedzie Gosia. Gosia właśnie piekła dzisiaj jakąś bezę z czymś, taki torcik i będziemy świętować jego urodziny, także żeby nie słyszała nic. A ja kochani wam dziękuję na razie, na pewno zobaczymy się jutro, bo dzisiaj już bym nie chciała do was wracać. Ciekawe czy w ogóle będziecie mnie słyszeć, będę musiała w programie kombinować z dźwiękiem, ale do zobaczenia. Cześć kochani, mam nadzieję, że pralka nie będzie nam za bardzo przeszkadzać, ale
piorę i co chwilę wynajduję coś nowego, ale pogoda jest tak piękna. Zresztą nie wiem, czy będzie widać. Chyba nie, ale wczoraj wyszłam na ogród o 7 coś, tak, o 7 obudził mnie mój niedźwiedź i jak zobaczyłam, wyszłam do kuchni, zobaczyłam, jak piękna jest pogoda, stwierdziłam, że już się nie kładę. Zrobiłam sobie kawkę, wyniosłam kocyk na dwór, wyniosłam poduszki, wyniosłam pranie i od 7 do 14.30 siedziałam na dworze non-stop, ani razu nie weszłam do domu. Dopiero jak przyjechała do mnie Gosia, to otworzyłam jej drzwi. No i oczywiście też zrobiłyśmy sobie coś do jedzenia i leżałyśmy cały czas na dworze, jest po prostu tak pięknie. Ale już błądzę. Chyba wstawiłam wam to na początku, czy nie? Nieważne, zaraz zobaczycie, albo już widzieliście te przebitki z nadmorza. Normalnie coś pięknego. Zachwycające widoki i jutro prawdopodobnie też tam pojedziemy jeszcze raz, bo byłam tylko ja z Krystianem. Chciałabym, żeby właśnie Gosia z Amaduszem też to zobaczyli. Nachodziliśmy się strasznie. Na drugi dzień oczywiście miałam zakwasy. Masakra. Ale już znamy skrót, więc pójdziemy tym razem skrótem od parkingu. Nie będziemy szli cały czas tą samą drogą. Fajnie raz to zobaczyć, ale później te klify tak naprawdę wszędzie, gdzie nie pójdziesz, jak długo będziesz szła, no to te klify wyglądają tak naprawdę tak samo. I znaleźliśmy tam jedną plażę i właśnie na tą plażę chcemy się wybrać. Wyjedziemy jutro rano, weźmiemy jakieś jedzonko. Mam nadzieję, że woda będzie ciepła, chociaż szczerze wątpię, ale chociaż tyle, żeby pobyć sobie na świeżym powietrzu nad morzem. Także plan jest taki, bo pogoda w Anglii naprawdę nas ostatnio rozpieszcza. I wiecie co, my jak zwykle się obudziliśmy z Krystianem za późno. Tak, muszę się wam tak pokazywać, bo widzicie, że mam tylko jedna ramionczka teraz. Nie rozłożyliśmy tego małego basenu, on już jest nie do użycia i stwierdziliśmy, że chcemy kupić sobie teraz taki mega porządny, ogromny, żeby w nim popływać albo nawet na materacu się na nim położyć. I uwierzcie lub nie, ale Krystian ostatnio jeździł po sklepach i w żadnym sklepie nie dostał basenu. Widzieliśmy na stronach internetowych, w różnych sklepach te, które nas interesowały, takie większe, my bardziej chcielibyśmy kwadratowy, bo nam łatwiej to w ogrodzie byłoby postawić. Nic nie jest dostępne, w Rangeu nic. W Rangeu taki ogromny basen kosztuje około 200 funtów, więc no dużo, niedużo, jakby to sobie policzyć, ale chodzi o to, że ten sam basen z takimi samymi wymiarami na Amazonie kosztuje 500-600 funtów i mi się wydaje, że teraz przez tę pogodę, przez kwarantannę ludzie po prostu się rzucili na baseny i albo te ceny poszły tak w górę, albo ludzie sobie to kupują i wystawiają za większe pieniądze. Także na razie nic nie mamy, nic nie znaleźliśmy, bo jakoś tak, no zależy nam, ale nie zależy nam aż tyle, żeby płacić 600 funtów za basen. To już by była troszkę przesada, ale nie chcemy takiego zwykłego, bo ten mały był taki zwykły basen. Teraz chcielibyśmy z ramą, żeby to porządnie stało i się trzymało. I wiecie co? Byliśmy też ostatnio w Aldim na zakupach i strasznie dużo pijemy soku jabłkowego, jakby kogoś to interesowało. Byliśmy chyba w tym Aldim 2 dni czy 3 dni temu i 12 soków już poszło. To znaczy 3 schowałam teraz do lodówki, więc cała zgrzewka poszła. I zgrzewkę, pusty kartonik położyłam na podłodze w kuchni, żeby to później wynieść do recyklingu. No i koty oczywiście mają nowe leżenie. Także szczególnie Narniuśka, ach, mój kochany koteczek. Ale chciałabym wam pokazać, co ostatnio jeszcze tutaj zrobiłam. No pracuję, robię, mam jakieś nowe pomysły i cały czas coś plotę. Także tutaj to muszę wynieść na górę. Tutaj wam jeszcze pokażę, tak żeby za dużo siebie nie pokazywać. Zrobiłam nowy kwietnik. On wygląda na malutki, ale spokojnie tutaj taka średniej wielkości doniczka wchodzi. Te takie złote doniczki z IKEA, mierzyłam wszystko. I on jest zrobiony tak, że przy ścianie będzie wisiał, pokazuję wam, nie pokazuję, przy ścianie będzie wisiał prosto, ale ten przód będzie troszkę wychylony do przodu i ten kwiatek nie będzie tak, wiecie, po prostu będzie ładnie widać kwiatka. I to jest taka doniczka, no jeśli się odważycie włożyć prawdziwy kwiatek z doniczką, która nie przepuszcza wody, no to oczywiście możecie tu dać, ale szkoda, żeby zabrudzić, chociaż to ręcznie można wyprać albo na delikatne pranie włożyć do pralki, ale fajnie wyglądają w tym sztuczne kwiatki, szczególnie wiszące. Także to jest taki jeden projekt, robiłam to 3 godziny, masakra. Kolejna rzecz, którą wystawiałam już na Instagramie. I w końcu w Aldim udało mi się dorwać peonie, ale zobaczcie, jakie śmieszne. One już od kupna miały tutaj, pąki takie były zamknięte, ten jest jeszcze najmniejszy. Miały tutaj wysuszone listki, ale był jeden bukiecik i mi zależało.
I one w miarę rozkwitania, widzicie, zmieniają kolor. Ale są przepiękne, a pachną jak cudownie. Szybka zmiana otoczenia, bo tutaj też mam Wam coś do pokazania, jak ja się pokazuję. Widzicie w ogóle, jaki mam delikatny dzisiaj makijaż. I przez kilka ostatnich dni makijażu nie nosiłam, ale dzisiaj skoczymy na jakieś zakupy, a wczoraj się dość dużo opalałam i na twarzy byłam troszkę zaczerwieniona i nawet sobie zrobiłam kreseczki cieniem, czego chyba nigdy nie robiłam. I taki szybki dzienny makijaż paletą Kwitnąca Wiśnia, jakby ktoś był zainteresowany, a na twarzy mam nowość. Ojej, już przyszłam do góry i miałam Wam coś jeszcze pokazać. Robiłam zamówienie ze Skin 79, tak to się czyta? I dostałam tam jakąś taką malutką próbeczkę podkładu. I ten podkład to jest krem BB. Masakra, zobaczcie jakie to ma krycie. Jedna próbka poszła. W sumie mogłabym pewnie coś wycisnąć, ale jestem przed okresem i tutaj cała broda jest wysypana. No i wygląda przepięknie. Tutaj to się świeci, to rozświetlacz z paezem. Tak, paezę. Mgła pudrowa i no nie mogę się napatrzeć, jak ten podkład, krem, tak w zasadzie, jakie on ma krycie i jak pięknie wygląda na twarzy. I dajcie znać, czy wiecie, bo ja szukałam na opakowania, w sumie mogłabym wpisać na necie, to pewnie zaraz mi wyskoczy. Ale wydaje mi się, że Skin 79 testuje na zwierzętach, to prawda czy nie? Jak wiecie, to piszcie w komentarzach, bo no jestem pod wrażeniem na razie tego i na pewno bym zamówiła sobie i zamówiłam też kremy. Krem na dzień i krem na noc. I Gosia sobie zamówiła jeszcze serum, to, które wypuściła Dain. I użyłam kilka razy już i naprawdę muszę stwierdzić, że moja twarz bardzo lubi te kremy. Ale jak okaże się, że testują na zwierzętach, to będzie mi po prostu bardzo smutno. I oglądałam dzisiaj, nie wiem czy kogoś to interesuje, ale oglądałam przed chwilą, jak się malowałam, film Rap Beauty Christie i ona też właśnie mówiła coś o testowaniu na zwierzętach, że wiele firm na przykład nie testuje na zwierzętach, a później nagle im się coś odwidzi i zaczynają testować na zwierzętach. Chodzi pewnie też o zarobki, o to, co firmie wychodzi taniej i tak dalej. I ona bardzo fajnie to ujęła, że na przykład dla nas, dla ludzi potrzebujemy jeść, bo to chodzi o to, żeby przetrwać, więc to, że niektórzy jedzą mięso, a niektórzy nie, no jeśli jedzą, no to chodzi o przeżycie, to jest pożywienie dla nas i my tego potrzebujemy, żeby żyć. Ale makijaż i kosmetyki to jest coś dla nas takiego jakby luksusowego. To jest nasz pomysł, żeby sobie umilić życie i wcale tego tak naprawdę nie potrzebujemy, tylko to lubimy, dlatego tego używamy. Więc to, że firmy testują na zwierzętach, to już jest troszeczkę samolubne, bo tak naprawdę tego nie potrzebujemy. Mam nadzieję, że rozumiecie. Ona to tak fajnie właśnie ujęła i naprawdę się z tym zgodzę, bo skoro można nie testować na zwierzętach, to po co to robić? To są jednak żyjątka, one cierpią i nie ma sensu, skoro to jest coś, bez czego my tak naprawdę możemy żyć, bo to jest tylko nasze widzimisię, że my chcemy mieć kosmetyki i chcemy ich używać i taka jest prawda. Troszkę mi się smutno zrobiło teraz. Ale zamówiłam sobie też, tutaj Wam pokażę. Widzicie, zrobiłam znowu sobie hybrydy. Z bliska Wam nie pokażę, bo tak nawaliłam tego lakieru, że wyszły mi takie bułeczki. Ale nałożyłam odcień jakiś inny, który zamówiłam 2 lata temu. Nie wiedziałam, że hybrydy tak długo mogą być dobre i fajnie, bardzo fajnie rosną mi paznokcie. Tutaj ten mój czarny paznokieć nic nie jest w stanie go przykryć, pomimo tego, że nałożyłam bazę, nie białą, bo biała się popsuła, zwykłą bazę. Nałożyłam 2 warstwy tego lakieru 5 w 1, takiego jasnego różowego i później 2 kolory, więc dlatego takie mam bułki na tych paznokciach. I jeden miałam przyłamany i tylko jeden przedłużyłam, pierwszy raz przedłużałam paznokcie i właśnie tym lakierem 5 w 1, nie osobnym, hardym, czy jak to się nazywa. I naprawdę daje radę. Chyba już tydzień mam i się trzyma i nawet się udało. Jestem pod wrażeniem. I zamówiłam. W sumie brakowało mi do wysyłki darmowej, więc stwierdziłam, po co płacić za wysyłkę 4 funty czy 5 funtów, jak lakiery są po 2,50, więc w tej cenie będę miała tak naprawdę lakiery. I zamówiłam odżywkę do paznokci 8 w 1. Ostatnio pisałam przyjaciółce w Polsce, żeby mi kupiła w Rossmanie, jak będzie jakaś promocja, ale stwierdziłam, że kupię sobie tutaj, to na pewno się przyda. I kupiłam sobie też SOS... specjalna pomoc, coś takiego, na paznokcie z... co to jest? Też Eveline. I będę próbować... a, to ma jakieś zadanie rozjaśniające paznokcie?
nie wiem co do końca, ale... A, na końcówki, na rozdwajające się paznokcie, no spoko. I dałam też jedno opakowanie Gosi. Ona na razie nie maluje paznokci, bo w pracy też nie może. I tak, na pewno będę malować, jeśli ściągnę hybrydy, chociaż paznokcie tak bardzo mi teraz urosły i to jest też taki... inne wyczucie, prawda, z hybrydami, że tak bardzo inaczej się łapie, tak bardziej dynamicznie, nie boimy się, bo paznokcie są twardsze, nie boimy się, że się połamią i właśnie boję się, że jak zdejmę i zostawię sobie paznokcie na jeden dzień takie wolne, to zaraz je połamię. A tam z tyłu pewnie widzicie też nowości, które porobiłam, już Wam szybko pokazuję, żeby Was, no bo ja wiem, że mam nadzieję, że nie myślicie, że to jest nachalne, ja po prostu się cieszę, że to się mi wychodzi i już Wam pokazuję. Tak, tutaj przyniosłam sobie to i żeby Wam pokazać, jak tu wyglądają fajnie sztuczne kwiatki, już Wam pokazuję. O, zobaczcie, te kwiatki, kupiłam taki bukiecik, pokazywałam Wam w holu z AliExpress i widzicie, żebyście widzieli też dokładnie. To jest fajne, tutaj nie ma żadnego kółka, nie ma żadnego drewienka, więc to jest bezpieczne na pewno do prania, tak jak Wam wspominałam. Jeśli to sobie przyczepicie, to widzicie, że to fajnie przylega do ściany. Frędzelki oczywiście zostawiłam długie, ale to jest, każdy może sobie przyciąć, wiecie, kwestia taka indywidualna. No i moim zdaniem wygląda to bardzo ładnie. Zrobiłam też takie bycze piórko. Wiem, że w Rossmanie jest dostępny ponoć chlor, prawda? Dajcie znać, jak to wygląda. Ja nienawidziłam nigdy chlorowanej pościeli. Tutaj troszkę muszę je poprawić, bo ja psikam piórka lakierem do włosów, kilka warstw i ono jest takie, widzicie, o, tak się razem wygina, troszkę sztywne. Ale wiadomo, że jeśli ktoś to kupi, to po jakimś czasie ten lakier może się wykruszyć. No i fajnie, żeby to ktoś sobie w domu jeszcze utrwalał. Także dajcie znać, może tutaj w Anglii taki chlor, jak to się robi, chloruje się, psika, czy co, nie wiem, co ja w ogóle gadam. No i tutaj, kochani, moje nowe dziecko, które zrobiłam wczoraj. Tu przesunę, zobaczcie, to rybeczka, która jest tak naprawdę, no, pierwszą torebką, którą robiłam na szydełku. Tamte dwie, które robiłam różową na okrągłym, kwadratowym spodzie, okrągłym, kwadratowym, co ty gadasz, na okrągłym, drewnianym spodzie się nie liczy. I tak, tutaj ten tył wyszedł mi w miarę dobrze. Chociaż jeśli ktoś z Was, tutaj na przykład nie podoba mi się, jak to wyszło, chociaż jak ktoś z Was szydełkuje, to pewnie łapie się teraz za głowę, ale no, tak jak mówię, ja z szydełkiem za wiele wspólnego nie mam. I te dwa okręgi, te dwa koła, czy jak to, te dwie części powinny wyglądać identycznie, ale widzicie, że tutaj wyszła mi taka bułka. I co prawda, tak zastanawiam się, czy to o właśnie tak sobie może do środka wpychać i to wtedy tak się fajnie układa, ale z drugiej strony to wygląda troszkę jak torebka, ale taki ma kształt tutaj z przodu plecaka i moim zdaniem fajnie to wygląda. Chciałam zrobić też tutaj zapięcie, ale nie wiem, czy go potrzebuję, bo raczej z tej torebki nic nie wypadnie i uwierzcie mi, że tutaj zmieści się naprawdę bardzo dużo rzeczy, do tego łańcuszek. Taki złoty, przeplatany też tym szarym sznurkiem. I do tego tutaj na kółka doczepiłam taką króciutką rączkę. I ta torebka troszeczkę waży, ale do sukienki na pewno jutro wezmę ją sobie nad morze, żeby porobić jakieś ładne zdjęcia. I to jest taki pierwszy model. Myślałam, że będzie na sprzedaż, ale na sprzedaż nie będzie, bo nie sprzedałabym czegoś, z czego do końca nie jestem zadowolona. Ale tak to wygląda, na pewno będę próbować robić coś innego, na razie palce mnie bolą. Zajęło mi to, kochani, 7 godzin, uwierzycie? 6 godzin bez przerwy, a później wieczorem usiadłam i jeszcze robiłam to i rączkę. Także jestem ciekawa, co myślicie, proszę dajcie znać w komentarzach, czy ktoś by był zainteresowany kupnem takich torebeczek, kolory do wyboru, będę zamawiać sznurki pod Wasze prośby. O, powinnam w tę stronę się odwrócić, żeby tak do Was nie gadać. Także mówię, dajcie znać, czy ktoś by był zainteresowany, o ile, dodaję, wyjdzie mi następna torebka lepiej. Do tej drugiej, kochani, do tej różowej, która czeka na swoje wykończenie, zamówiłam taki materiał, takie torebeczki do środka i okazało się, że zamówiłam za małe. Więc zamówiłam większe. I pewnie okaże się, że zamówiłam za duże. No ciężko, ja tutaj nie mam dostępu teraz do takich rzeczy. Byliśmy w Ręczu, szukałam w Ręczu takich rzeczy. I dobrym pomysłem byłoby po prostu kupić sobie materiał i szyć na maszynie, ale
nie umiem szyć na maszynie i no to jest smutne, teraz by się przydały takie rzeczy, prawda? Mam sznurek biały i chyba mam czas. O 13:30 lecimy na zakupy, także siadam i robię torebkę. Inną torebkę chciałabym zrobić, kopertówkę może taką bardziej na ramię niż taką tubę, jak to. Także dobra, kochani. Chyba wiecie co, miałam jakieś pliki. Pliki, mówcie, z innego dnia, także to chyba wystarczy. A tam mam jeszcze jedną makramę, już mi się nie chce wstawać, żeby pokazać. Dobra, kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na pewno coś się dla was złączy do oglądania. Jutro planujemy też wziąć drona, także mam nadzieję, że ponagrywamy jakieś ładne widoki, o ile nie będzie za bardzo wiać. Dzisiaj, kochani, bo ostatnio wam dwa razy chyba wam wspominałam we vlogach, żebyście wstawiali jakieś emotikonki w komentarzach, żeby może spróbować tutaj jakoś na nowo zbudować zasięgi, bo ten YouTube po prostu jest straszny. Także dzisiaj, kochani, proszę, ze względu, że jest taka ładna pogoda, wstawiajcie albo jakieś listki, albo słoneczka. I tak, zobaczymy, ile was jest i ile z was wytrwało do końca. Kochani, życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że też macie taką świetną pogodę, że możecie się zrelaksować na dworze. A my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa, pa!